Siemaneczko, kochanie, dzisiaj otworzymy sobie kalendarz Douglas. Jest to kalendarz męski, kupiłam go stacjonarnie w sklepach Douglas. Kosztował on 149 zł, więc taka średnia cena. Zobaczymy, co w nim znajdziemy. I jeszcze chciałam Wam się pochwalić moją nową fryzurą, moim nowym kolorem włosów. Co myślicie? Jak Wam się podoba? Jeśli podobają Wam się takie włosy i chcielibyście mieć też ładne, zadbane włosy, to serdecznie Was zapraszam do Świątyni Próżności. Oczywiście zostawiam Wam link do Facebooka w opisie, więc serdecznie Was zapraszam. Bardzo fajni ludzie, bardzo miła atmosfera. No i robią piękne włosy. Jeszcze Wam tutaj wstawię zdjęcie, które zostało zrobione od razu po mojej koloryzacji, po mojej laminacji. Więc uważam, że bardzo świetnie to wygląda. A teraz przejdźmy do otwierania kalendarza. Dobra, kochani, już jestem gotowa. Odwiązałam kokardkę. Tak jak widzicie, tutaj była kokardka. Odwiązałam, rozłożyłam i wygląda to w ten sposób. Więc przechodźmy do otwierania, nie czekajmy. Okienka są wszędzie. Są one z tych stron i są z tych stron, więc będziemy tak latać z tym kalendarzem. Na szczęście numer jeden mamy od razu tutaj. Więc otwórzmy. Czy będzie problem z tym kalendarzem, z otwieraniem? No, powiem Wam, że o niebo lepiej się otwiera niż w zeszłym roku. I mamy tutaj serię Home Spa. Jest to odżywiający krem do rąk. Jeszcze chciałabym podkreślić na początku filmu, że to jest męski kalendarz. Pamiętajmy o tym. Więc Jacek, mam nadzieję, że będziesz używał tych kosmetyków, że Ci się spodobają. Okej, jedynka spoko, krem w każdym kalendarzu musi być, fajnie, moim zdaniem, może trochę bardziej dla bab, chociaż są też faceci, którzy kremują ręce, no na przykład u Jacka to nie, bo on nie lubi mieć kremu na rękach, on go musi zmyć, on musi mieć suche ręce, więc kremik jaki już powędruje do mnie. A teraz jedziemy z dwójeczką, którą mamy tutaj na boku kartoniku. Tutaj to już troszkę gorzej jest otwieranie. I mamy tutaj krążek musujący do kąpieli. No i to też chyba powędruje do mnie, ponieważ ja uwielbiam takie rzeczy i on przepięknie pachnie zieloną herbatą. Mam nadzieję, że zarówno jak i pięknie pachnie, będzie się pięknie rozpuszczał. Ostatnio brakowało mi jakiejś kuli do kąpieli, miałam same płyny. Ale jeśli jesteście ciekawi, to nagrałam filmik na TikToka, możecie zajrzeć. Oczywiście też możecie spojrzeć na mojego Instagrama. Tam również jakieś zdjęcia się pojawiają. A tutaj nasza dwójeczka, spoko, ja myślę, że fajnie. Zauważyłam, że trójeczkę mamy również po tej stronie. Tylko musimy znaleźć tutaj otwarcie, okej. Mamy tutaj cążki do paznokci. No, z tego myślę, że facet może się ucieszyć. Nawet ja się cieszę, bo w sumie mamy jedne albo dwie pary cążek w domu, więc spoko. Ja jestem zadowolona z numeru 3. Oczywiście chciałabym Wam powiedzieć, że nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału i oczywiście nie zapomnijcie o łapce w górę, jeśli podobają Wam się kalendarze adwentowe. Będę nagrywać ich jeszcze więcej. Już przechodzimy do czwórki, koniec reklam, jedziemy z kalendarzem. Czwórkę mamy tutaj na środeczku. I mamy tutaj orzeźwiający żel do mycia ciała. I jest on też z tej serii Home Spa. Więc myślę, że fajnie, że się zawsze przyda. Czyli już mamy dwa produkty z tej samej serii. Piątkę mamy pod spodem, więc jedziemy do piąteczki. Badziewko, moi drodzy, zobaczcie. Kolejne, już miałam czerwone, teraz mam czarne. No niestety. Wolałabym jakieś małe, nawet bym wolała ten krem do rąk niż to. Serio. Dobra, i lecimy do szóstki. Szóstkę mamy tutaj. Muszę przyznać tylko w tym kalendarzu, że bardzo widoczne są okienka. Nie muszę mega jakoś tam super szukać, więc fajnie. Ja wiadomo, zawsze mam problem z odnalezieniem tych okienek. W szóstce mamy w końcu coś z tej czarnej serii MEN, którą widziałam w Douglasie. Jest to Energy nawilżający krem do twarzy.
Spoko, ciekawe jak pachnie. O, niestety zaplombowane, nie będę otwierać. Zobaczymy, czy Jacek zdecyduje się tego używać, czy mam komuś oddać. Szukamy siódemeczki, siódemkę widzę już tutaj. W siódemce mamy taki produkt i nie jest to kula do kąpieli, jest to mydło do brody i wąsów. Mydło do brody i wąsów. Więc ciekawie, no ciekawie, zobaczymy. Okej, na pewno to sprawdzimy. Na pewno Jacek to sprawdzi, czy mydło do brody i wąsów się sprawdza. Mamy pole do popisu, Jacek ma brodę i ma wąsy, więc no sprawdzimy. Teraz lecimy z ósemeczką. No i wzięła i podarła, no. A w dwójeczce mamy dwa w jednym, żel do ciała i do włosów pod prysznic. Spoko, bo w sumie tam mieliśmy taki troszkę większy ten żel, tutaj jest 20 ml, tam mieliśmy chyba 40, 50 nawet, więc okej. Mam nadzieję, że ten kalendarz nie będzie się składał z samych żeli. Szukamy dziewiątki. Dziewiątkę mamy tutaj, więc już ją otwieramy, jakiś dziwny kształt. Mamy takie oto małe nożyczki. Myślę, że one mi się bardziej przydadzą niż Jackowi. Chociaż nie wiem, czy mi się nawet przydadzą, ale okej, no okej, co tu facetowi wrzucić, wrzucimy nożyczki. Jedziemy do dziesiątki. Dziesiątkę mamy tu. No, moje paznokcie. A w dziesiątce mamy antyperspirant 48-godzinny Douglas Men Energy. Tutaj pojemność 50 ml, myślę, że to jest akurat spoczko. Nie mam się do czego przyczepić, a jak wiadomo, ja się lubię przyczepiać. Szukam jedenastki, myślę, że będzie gdzieś tu. Nie, nie ma jej. A, dobra, jest. Już myślałam, że otworzyłam, że jedynka to była jedenastka. A w jedenastce mamy Pumex. No, okej, okay, nie jest to aż takie złe, gorsza była ta nakładka na oczy, czy jak to tam opaska, nie wiem jak to się nazywa, więc nie jest źle. 12 mamy z tej strony, tylko tu jest coś źle zaprojektowane, bo ja nie mogę wbić tego palucha tam. A w 12 mamy kolejny krem do rąk, tym razem przywracający równowagę skórze. Jest on z zieloną herbatą, czyli tak jak tamta kapsułka, tak czułam, że to jest zielona herbata, nie było nigdzie napisane, ale tak czułam i tutaj rzeczywiście jest green tea, więc mamy drugi krem do rąk. No dobra, to była dwunastka, szukamy trzynasteczki, jest tutaj na środku. Założę się, że to będzie lusterko. Nie, nie jest to lusterko. A mamy tutaj maseczkę nawilżającą. Też myślę, że będzie dla mnie. Chyba, że zrobimy sobie z Jackiem spa domowe i nałożymy sobie razem maseczki. Jeśli z moim głosem coś jest nie tak, to ja sobie tutaj popijam jeszcze herbateczkę, ponieważ znowu jestem chora oczywiście. Lecimy do czternastki. Widzę piętnastkę. Jest czternastka. A w czternastce mamy oto taki piękny drewniany grzebień. Na pewno. Oj, pani! Wszystko mi wypada z rąk. Na pewno Jackowi się spodoba. Lecimy do piętnastki. Już jesteśmy za połową kalendarza. Szybko nam idzie. Więc teraz piętnastka. A w 15 mamy balsam po goleniu i ma on również 25 ml, czyli nie również, czyli trochę więcej niż poprzednie. 16 gdzieś widziałam tu z boku, czyli tutaj ostatnie okienko po boku. Teraz musi być lusterko. Nie. A w 16 znaleźliśmy maskę detoksykującą i przypuszczam, że też wyląduje ona u mnie w szufladzie. Więc ten men to nie do końca taki men. Może być też woman, taki spoczko.
Dla mnie okejka. Lecimy do 17. Jest ona tutaj. A w 17 mamy normalizujący żel do twarzy. A więc jeszcze chciałabym Wam powiedzieć, jeśli chodzi o ten kalendarz, dlaczego wzięłam męski kalendarz. Wzięłam męski kalendarz, ponieważ dwa kosmetyczne kalendarze, jeden makijażowy jest make-upowy, a drugi jest make-up chyba pół na pół z skincare, to one nie chcę się powtarzać. Po prostu mieliśmy ten duży kalendarz Douglasa z szufladkami i tam były te same produkty, które są w tych małych kostkach, więc nie chcę się powtarzać i nie brałam drugi raz tego samego, bo to jest bez sensu. Zresztą ja wydaję na to swoje prywatne pieniądze, więc no to jest dla mnie strata pieniędzy, bo po co mi dwie czerwone pomadki albo dwie takie same paletki, więc bez sensu. Zaraz Wam mówię, jeśli jesteście zainteresowani w czerwonym ciemnym i w czerwonym jaśniejszym, są bardzo podobne rzeczy, jeśli chodzi o ten kalendarz szufladkowy, to jest to bardzo porównywalne, nawet w jednym jest ta sama paleta, są te same pomadki, więc naprawdę, jeśli chcecie mieć dwa różne, to jednak wybierzcie, nie wiem, myślę, że z innej marki. Dlatego ja otwieram w tym roku czarny. Lecimy do 18, trochę się rozgadałam. Ale mam dzisiaj taki dobry humorek, byłam u fryzjera. A w 18 mamy pęsetkę. Taka malutka. Ja mam dużo pęset. A jak dam Jackowi pęsetę, ja wiem do czego. On ostatnio chciał mi ukraść moją pęsetę, którą sobie reguluje brwi, do jakichś tam śrubek, czy jakichś małych elementów gdzieś tam. Więc Jacek, proszę bardzo, masz swoją pęsetę. I proszę mi mojej nie kraść. Tak to jest. Szukamy 19. A 19 jest tutaj, z boczku. Z boku. Z boczku nie będę mówić. Serio. Myślałam, że to perfum. Wiecie co? Rozebrałam to całe. A to nie jest perfum, to jest atomizer, który możecie sobie napełnić. W jakiś sposób swoich perfum tutaj nalać. Przypuszczam, że to się jakoś... Tym może to się napełnia? Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, w każdym bądź razie mamy pusty atomizer do napełnienia perfum. W 19. Łe, myślałam, że jakieś perfuma dali, a tu co? A tu jakiś atomizer włożyli. Pfu, co to ma być w ogóle? 20. Mamy ją tutaj. A w 20 mamy przeciwstarzeniowy krem pod oczy. Dosyć w dużej pojemności, bo jest tu 15 ml. 21. Mamy je tutaj. Można wcisnąć. No i w 21 mamy szmatkę? Nie wiem, to, czy to jest tym, może można myć buzię albo wycierać? No nie wiem, coś takiego małego, ale myślę, że gdzieś to zgarnę. Ja bym tego używała bardziej do demakijażu. No dobra, no niech będzie. Powiedzmy, że można uznać to za drugie badziewko. Reszty nie uznaję za badziewka nawet. 22 mamy tutaj, zbliżamy się do końca naszego kalendarza. A w 22 dostaliśmy pusty słoiczek, do którego możemy sobie przełożyć krem czy coś. Jacek pewnie by tu schował śrubki. Ale okej. Dwa ostatnie okienka nam zostały. Dwa ostatnie okienka. Tutaj mamy 23, a gdzie mamy 24, a tutaj mamy 24, dobra. To otwieramy pierw 23. Gdzie tu mam wcisnąć? Tu mam wcisnąć. Cały kalendarz mi się zapala. A w 23 mamy kolejną kulę do kąpieli. Tym razem z tej pierwszej serii, co ten pierwszy krem. No, tamta pachnie ładniej, ale ta też pachnie spoko, więc na pewno ja ją wykorzystam. I ostatnie okienko, numer 24. Jest ono tutaj. I znowu trafił nam się żel pod prysznic do włosów i ciała. Wydaje mi się, że to jest taki jak wcześniej. Zaraz czekajcie, znajdę. Nie, jeden jest sport, a jeden jest energy, więc mamy jakby dwa żele pod prysznic do włosów i do ciała. Dwa w jednym.
pewnie różnią się zapachami. No i to wszystko w tym kalendarzu, więc przejdźmy do podsumowania. A więc, moi drodzy, tak wygląda cała zawartość kalendarza. Moim zdaniem wydaje się, że to jest spoko, bo jest bardzo dużo produktów, kremy, żele, dezodorant, maseczki, kostki do kąpieli. Myślę, że to jest bardzo fajny kalendarz, jeśli chodzi o prezent dla faceta na święta. Ja bym taki prezent kupiła i jeśli bym była facetem, to bym była zadowolona z tego kalendarza, ale może nie wszyscy. Mi się wydaje, że to jest fajna zawartość za te 150 zł. Myślę, że było to tyle warte. A więc, moi kochani, to już wszystko w tym filmie. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i nie zapomnijcie przycisnąć przyciska subskrypcji, żeby nie ominął Was żaden film. Oczywiście zapraszam Was również na moje media społecznościowe, takie jak TikTok i Instagram. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!